podpisanie umowy na dofinansowanie w kwocie 2 410 98 zł dofinansowanie na budowę budynku rehabilitacji zawodowej w Skierniewicach osób niepełnosprawnych. Myślę, że potrzeba takiego budynku wybudowania w Skierniewicach jest no, ważna i o tym wszyscy dokładnie wiemy. Zresztą taką inwestycję już miasto Skierniewice rozpoczęło. Z tego miejsca chciałem podziękować panu przewodniczącemu. Tutaj są koledzy radni za to, że Rada Miasta również przychylnie się do tego, do budowy takiej inwestycji przychyliła i stosowną zmianę w budżecie miasta, stosowną uchwałę Rada Miasta podjęła. Za to oczywiście wszystkim, prawie wszystkim powiem tutaj radnym bardzo serdecznie dziękuję. A no, szczególnie dziękuję naszym gościom, bo gdyby nie to dofinansowanie, na pewno nam jako miastu, jako urzędowi miasta trudniej by było tą inwestycję wykonać. Raz, że w takim standardzie, w którym ją budujemy, a dwa, w takim terminie, w którym ona jest budowana, bo w tym roku ona będzie oddana do użytku. Witam tutaj podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej, z panią prezes, z panią kierownik, także bardzo serdecznie państwa witam, panów prezydentów Eugeniusza Góra, Jarosława Chęcielewskiego i nasze szanowne media. Jako samorząd województwa podpisujemy setki umów, nawet więcej niż setki umów z naszymi beneficjentami i w dużej części jesteśmy proszeni o uroczyste ich podpisanie, tak jak w dniu dzisiejszym. W znakomitej większości podpisywanie uroczyste umów dotyczy wielkich projektów infrastrukturalnych, dróg, szkół, hal sportowych, obiektów sportowych. Bardzo rzadko, a ja powiem szczerze, w swojej 8-letniej obecności w samorządzie województwa nie pamiętam, że ktoś poprosił o podpisanie uroczyste takiej umowy, która ma charakter społeczny. Warsztaty terapii zajęciowej to jest bardzo ważna instytucja dla państwa polskiego, w której następuje rehabilitacja i społeczna, i zawodowa. I bardzo się cieszę, jestem pod dużym wrażeniem, że władze Skierniewic, pan prezydent Jażdżyk ze swoimi współpracownikami podjęli decyzję i poprosili nas, żebyśmy tę umowę podpisali w sposób uroczysty, co oczywiście podkreśla charakter, rangę i wagę, jaką przykładają władze miasta Skierniewic do tego typu instytucji i obiektów. Jestem panu prezydentowi, panu przewodniczącemu, wszystkim ich współpracownikom w Urzędzie Miasta bardzo wdzięczny, że podkreślamy rolę WTZ-ów w funkcjonowaniu społecznym, w funkcjonowaniu samorządu miejskiego, powiatowego. Wiadomo, Skierniewice są miastem na prawach powiatu. I z wielką przyjemnością dzisiaj przyjechałem, żeby podpisać umowę inną niż wszystkie, o które nas proszą, żebyśmy podpisali uroczyście. Ja mogę tylko od siebie dopowiedzieć, że bardzo się cieszę, że już po raz kolejny mogę być tutaj i uroczyście podpisywać umowę. Ostatni raz również podpisywaliśmy tutaj umowę na dofinansowanie przebudowy drogi. Tym razem mamy do czynienia z budową budynku rehabilitacji społecznej i zawodowej. To był pierwszy konkurs ogłoszony w ramach regionalnego programu operacyjnego, który był dedykowany temu obszarowi. Wyłoniliśmy w sumie 21 projektów na kwotę blisko 43 milionów złotych dofinansowania. To co ważne i co istotne, to to, że została nam jeszcze część alokacji, jest to ponad 20 milionów złotych, więc to nie jest ostatni konkurs. Może miasto Skierniewice jeszcze mają potrzeby i możliwości, aby w przyszłym roku również aplikować w tej osi priorytetowej na to poddziałanie. Pan prezydent tutaj bardzo skromnie powiedział, że dzisiaj podpisujemy umowę na kwotę dofinansowania 2 410 zł, ale jadąc tutaj szybko zalogowałam się w nasz wewnętrzny system informatyczny i tak szybko policzyłam, że do tej pory w ramach regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020 miasto Skierniewice pozyskało już blisko 17 milionów złotych
dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, czyli mówimy o tych projektach twardych, a do tego jeszcze musimy doliczyć oczywiście środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. To są tereny inwestycyjne, to są zadania w turystyce, w kulturze, a teraz dodatkowe w ramach infrastruktury opieki społecznej, więc naprawdę ogromne słowa uznania i gratulacji dla tych wszystkich, którzy na co dzień pracują nad tym, aby składać tak dobre wnioski. Mogę tylko powiedzieć, że tutejszy prezydent jest bardzo aktywny i skuteczny. To widać przy podpisywaniu tych umów, więc czekam na kolejne wnioski z Państwa strony. Mam nadzieję, że będą równie dobre jak te, które do dnia dzisiejszego otrzymały dofinansowanie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za tak ciepłe słowa, Pani Marszałek. Panie Marszałku, natomiast Szanowni Państwo, niedawno mieliśmy półmetek tej kadencji, jest to przeszło już 2 lata tego samorządu. Jest Pan Przewodniczący, są tutaj koledzy radni, Jurek Oleksiński, Bartłomiej Wójcik. Na dzień dzisiejszy, myślę, że tutaj Pan Zbyszek Sawicki, Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, Środków Zewnętrznych, potwierdzi moje zdanie, jest to około 130 milionów złotych przez te 2 lata pieniędzy, które udało nam się ściągnąć do miasta Skierniewic ogólnie. Porównując poprzednią kadencję, kadencją, gdzie było 28 milionów, nie wyglądamy źle, ale myślę, że to jest i tak jeszcze daleko do tego, co byśmy chcieli osiągnąć na koniec tej kadencji, więc proszę, tutaj też zapewniam Panią Marszałek, że będziemy w każdym projekcie, oczywiście, jeżeli taka będzie potrzeba mieszkańców, aplikować i starać się o kolejne fundusze na kolejne ważne problemy, rozwiązanie ważnych problemów, kolejne ważne inwestycje w mieście Skierniewica. Jeszcze raz bardzo dziękujemy, bo rzeczywiście prawie 2,5 miliona złotych, może to nie jest jakaś potężna kwota, ale dla miasta Skierniewicy to jest naprawdę duża kwota, dużo pieniędzy i pozwoli nam to, tak jak już powiedziałem na wstępie, zrealizować tą inwestycję, na którą myślę mieszkańcy naszego miasta czekali od wielu, wielu, wielu lat. I do dzisiaj podopieczni warsztatów, czy też inne osoby, które taką aktywizację zawodową podjąć, no nie miały takiej możliwości. Tak? Były w warunkach takich, że to no jakby urągało jakimkolwiek możliwością właśnie funkcjonowania. Tutaj prezydent Góra jest odpowiedzialny za tą inwestycję, także ona idzie nawet szybciej niż harmonogram przewiduje. Co też nas bardzo cieszy, bo terminy tutaj nie są zagrożone. Tak jak powiedziałem, wykonawca, który został wyłoniony w drodze przetargu, oczywiście sprawdza się i tutaj też trzeba pochwalić, że robi to w sposób szybko, a przy tym bardzo dobrze jakościowo. I myślę, że ta inwestycja pod żadnym względem nie jest zagrożona, jeżeli chodzi o ukończenie jej. Poproszę oczywiście o podpisanie umowy, żebyście Państwo wsiedli z nami do auta i pojechali na własne oczy, dosłownie te 5 minut jeszcze zobaczyli, jak to wygląda.